Jak wiecie, byliśmy w tym przez ten weekend, przez to święto w Wieldze. No i tam zdarzyła się taka fajna rzecz. No to oczywiście związek z tym, co Artur powiedział wcześniej, że no trzeba, że wszyscy jesteśmy powołani. Wszyscy musimy iść i prezentować to, o czym obdarzył nas Jezus. Było po kolacji, zjedliśmy kolację, ja prawie jako ostatnia, jeszcze chyba Asia została, kończyła jedzenie. Przy sąsiednim stoliku siedziało czworo ludzi w podeszłym wieku i także skończyli jeść. Wszyscy się podnosili z krzeseł, a starsza pani zaczęła krzyczeć. Najstarsza z nich miała pewnie około 90. Zaczęła bardzo krzyczeć, że nie może wstać, złapał ją kurcz. To tylko kurcz, ale ja dużo fizycznie pracowałam i wiem, znam, co to znaczy kurcz, jak złapie. W pierwszym momencie przeszłam obojętnie koło stolika. Córka próbowała jej pomóc. Doszłam do drzwi i nagle zawróciłam. Zawróciłam, podeszłam do nich. No i pierwszy moment to było takie ludzka pomoc, więc zaczęłam pani tłumaczyć, jak ma z tym kurczem walczyć. Ponieważ ona w ogóle nie potrafiła powtórzyć, zrobić takich ruchów, jak jej pokazywałam, więc położyłam ręce na jej nogę i zaczęłam się wyganiać, zaczęłam mówić do tego kurczu. No w tym momencie cała rodzina się oburzyła. Co pani robi? Jakieś czary pani tu wyprawia? Co to jest? Ja mówię, to nie czary, to Duch Święty. Córka też, proszę odejść, proszę odejść. Ja mówię, dobrze, nie będę nic mówiła, tylko jeszcze chwilę potrzymam ręce. Natomiast ta pani zaczęła krzyczeć, o jak dobrze, jak ciepło, przychodzi już. No więc ja wstałam, wyszłam stamtąd, a nie, jeszcze powiedziałam, proszę teraz do tej córki, proszę mamę przytrzymać, nie chcę pochodzić tutaj w tej z powrotem. I wyszłam. No ale potrzebny był nam nóż, bo robiliśmy ognisko, więc za chwilę wróciłam do kuchni, żeby wziąć nóż. No i ci Państwo, wszyscy uśmiechnięci, radośni, w ogóle wszyscy, dziękujemy Pani bardzo, bo mamie już jest dobrze, już jej przeszło. Amen. Także to jest jedna rzecz.